doszło do sytuacji absolutnie niewytłumaczalnej. Po mediatreningu i poważeniu została zatrzymana Gocha, pani Gosia. Została zatrzymana przez kilkunastu mężczyzn w kominiarkach, skuta w kajdanki i zawieziona na komisariat. Okazało się, że z moich informacji tak wynika, że ma jakieś nieodrobione prace społeczne, które zamieniono jej na areszt, na ileś tam dni aresztu. I najbardziej skandaliczne w tej historii jest to, że to jest akcja antyspołeczna. Cóż złego by się stało, gdyby ta kobieta mogła uczciwie, legalnie zarobić jutro pieniądze, a ten zamieniony, te zamienione prace społeczne odsiadywać od poniedziałku. Nikomu nic by się nie stało, nikomu włos by z głowy nie spadł, tylko tyle, że człowiek, Małgorzata, mogłaby uczciwie zarobić i funkcjonować w przyszłości. Odbiera jej się możliwość, ucina jej się brutalnie możliwość pracy i jak wszyscy wiemy, nie ma przypadku. Jeżeli myślicie, że jest to akcja promocyjna z naszej strony Cloud MMA, to absolutnie temu zaprzeczam. To jest akcja promocyjna, tylko nie nasza. Sytuację uważam za absolutnie skandaliczną i apeluję teraz do rozsądku tych, którzy ją zatrzymali. Wypuśćcie Gochę. Wypuśćcie Gochę, aby mogła zawalczyć, zarobić, a od poniedziałku będzie miała możliwość tych dni, które ma zasądzone. Czy naprawdę to jest taki wielki problem, aby to zrobić od poniedziałku, a nie od piątku? No ja nie wierzę w przypadki. Po prostu nie wierzę w przypadki. Nie wiem, kto za tym stoi, ale myśli cesarza wertują naprawdę wiele, wiele środowisk, które mogły za tym stać. A może ktoś nie chciał, żeby to Marianna zawalczyła? Weźcie też taki wątek pod uwagę. Natomiast sytuacja jest anormalna. To jest po prostu coś niewytłumaczalnego, żeby nie dać tej kobiecie pracować, tylko ją pozbawić tych pieniędzy i wsadzić do aresztu. Tak jak powtarzam, z cesarskich informacji wynika, że jest to zamiana prac społecznych na areszt, które pani Gosia nie odrobiła. W tym miejscu apeluję do wszystkich naszych widzów. Czy jesteście naszymi kibicami, czy nie jesteście naszymi kibicami, ale macie moralne poczucie, że dzieje się tu człowiekowi krzywda. Ponieważ tutaj wyrządza się krzywdę człowiekowi. Apeluję, aby internet zapłonął. Uwolnić Gochę!